grać Svindala i Millera, bo różnica między Amerykaninem i Norwegiem to zaledwie 13 setnych sekundy. Szanowny panie, ja myślę, że z tych, którzy mogą ograć jeszcze Millera, to został nam Hannes Reichelt. Który zaraz. Svindala, przepraszam, nie Millera, bo to Svindel. Svindal prowadzi. No i ja bym nie przekreślał tak do końca Carlo Janki, który pokazuje błyski. Ale czy to może być jazda na miejsce pierwsze? Czy pokażę błysk w tej grze? Zobaczymy. No właśnie. Teraz Hannes Reichelt. Ostatnia nadzieja Austrii. Austrii, tak jest. Doping go niesie? On oczywiście tylko dopingu nie słyszy. Słyszy tylko zgrzytanie nartolód. Max Franz na miejscu piątym jest najlepszym z Austriaków. Uwaga, dziura. Dobrze pojechał wysoko. Utrzymał się na środku trasy, jest ok. Powinien mieć ciągle czas na zielono przed wjazdem na odcinek ślizgowy. To jest właśnie tutaj, o ile go za daleko nie wyciągnie pod bandy. Dobrze. Wszystko w porządku. I 40 szybciej. Znakomicie. No i teraz pytanie. Czy będzie równie szybki na środku? Tutaj nam pokazują... O, już nam przestali pokazywać drogę. 50 sekundy. Teraz dojeżdża do tego odcinka, na którym w ekspresowym tempie poruszał się Axel Lund Svindal. Ten międzyczas nam pokaże, jak się sprawy mają. Dojeżdża do czerwonej linii. 18 setnych przewagi. No, no, 2/10 stracił. 3/10 stracił. 3/10 może jeszcze wyjść na pozycję pierwszą, z całą pewnością. Precyzyjne skręty, idealnie. 49, no, no. Setnych przewagi, Austria górą. Teraz chyba Austriacy mają 196 tętno. Reichelt na razie bezbłędnie. Trochę inną linią, ale dobra to jest linia, tak mi się wydaje. 36 trochę stracił. Chyba jedzie po objęcie liderowania, dlatego że 36 setnych to jest zapas spory. Prawie 120 km na godzinę i Hannes Reichelt będzie na zielono. Tak 21 setnych sekundy, a więc szaleje Austria. No to myślę, że to jest całkiem fajnie. Po tylu latach niech ci Austriacy wreszcie w Kitzbühel wygrają. 8 lat czekali. Dokładnie. Skoro nie Bodie Miller, ja trzymałem kciuki dzisiaj, nie będę ukrywał za Bodie Millera. Który jest trzeci. No. A więc Reichelt, Svindal i Miller, tak się przedstawia czołowa trójka, a tych, którzy mogliby jeszcze tutaj zamieszać na podium, jest już bardzo, bardzo mało na górze.